Dobry wieczór Państwu, zapraszam na kolejne rozmowy zaawansowane. Jacek Czapiewski, środa, kolejny wieczór, kolejne rozmowy. Dziś kilka rzeczy będzie się powtarzać, a powtarzać będzie się z tytułu właśnie dzisiejszego programu. Rok Człowieka, Dzień Świstaka. Taki tytuł postanowiłem na dzisiejszy program, dzisiejszy temat nadać nie bez powodu. Nieco jestem zainspirowany ostatnimi własnymi przemyśleniami, wydarzeniami, ale także tym, co ostatnio częstokroć zauważam u ludzi, czyli ową powtarzalność. Wielu z nas, i mnie się czasem zdarza, na szczęście nie za często, ale wpadać w swego rodzaju, powiedzmy, że rutynę. Powtarzalność, monotonię dnia codziennego. Prawie, że każdy z nas tego doświadcza. No, okej. Są osoby, które mają tego niewiele albo mają prawie wcale. Ja zwykle jednak mam każdy dzień trochę inny. Ale zdarzają się takie okresy, kiedy ta powtarzalność się nasila. No, a wiem, że wielu ludzi żyje tak. Właśnie przysłowiowo, tak jak nazwałem dzisiejszą audycję, że Rok Człowieka, Dzień Świstaka. Dzień Świstaka oczywiście od skojarzenia, myślę, znanemu wszystkim, czyli właśnie powtarzania się w kółko tego samego. A Rok Człowieka. Dlaczego Rok Człowieka? Bo niektórych życie, niektórych rok, a czasami więcej niż rok, wygląda dosłownie jak jeden dzień. Rano wstać, praca albo szkoła, wracamy, chwila rozrywki, być może rozrywki, czyli telewizja, w międzyczasie obiad gdzieś, jakaś nauka albo coś tam, ewentualnie poczytamy, spać i z powrotem to samo. Ewentualnie jakaś drobna odmiana w weekend, ale właściwie ta odmiana nie różni się od innych odmian, które były parę weekendów temu. I tak w kółko leci, czasami miesiące, tygodnie, dni, albo w drugą stronę od miesięcy w góry, lata, a nawet dziesięciolecia. No, obecnie może jest już trochę inaczej. Obecnie w naszym matrixie, w naszym całym systemie sytuacja nie wygląda aż tak nie wygląda, bo jednak niewiele znajdziemy w tej chwili, przynajmniej w tym tak zwanym cywilizowanym świecie, ludzi, którzy by po 40 czy 50 lat wykonywali ten sam zawód, co kiedyś nie było niczym nadzwyczajnym. I tam już rutyna naprawdę głęboko wpadała. A ja chcę dzisiaj Państwu powiedzieć o głębszych przyczynach właśnie takiej powtarzalności, rutyny i możliwości w związku z tym zmiany swojego życia, bo to powiedzmy, że ta rutyna jest jednym z tych elementów, który bardzo zabija w nas twórczość, bardzo zabija w nas pasję, możliwość realnego też zmieniania swojego życia. I ponownie tutaj powiem, nie twierdzę, że każdy, ale jestem prawie 100% pewny, że niemalże każdy, nie tylko słuchający tej audycji w tej chwili, chciałby chociaż coś zmienić w swoim życiu. I oczywiście w normalnej, takiej codziennej praktyki wiemy, że z tym bardzo różnie jest. Przeróżne pomysły mamy, cele mamy mniej lub bardziej sprecyzowane, chcieństwa mamy, marzenia jakieś tam mamy, a z realizacją jak bywa, tak bywa. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Oczywiście ja to mówię na jakiś temat bardzo ogólny, nie chcę tutaj nikogo trafiać, bo, że tak powiem, urażać, bo wiem, że na pewno część ze słuchających jest takimi osobami, u których no, jest bardzo ta krótka i skuteczna droga od tej realizacji, znaczy od samego pomysłu właśnie do realizacji. Ale moje prywatne obserwacje pokazują, że jednak zdecydowana większość ludzi, także tych zainteresowanych środowiskiem alternatywnym, także tych szukających, także tych rozwijających się duchowo, ma częstokroć problem właśnie z tą realizacją. Co oznacza właściwie realizacja celów?
Realizacja celów oznacza tak naprawdę wyrażanie siebie, zrobienie czegoś zgodnego ze sobą. I tutaj pojawia się, powiedziałbym, zasadnicze pytanie. Co jest zgodne ze mną? Co jest jakąś powtarzalnością? Co jest wyrażaniem siebie? A co jest jakimś odtwarzaniem programu? Nie mogę dać na to niestety tak banalnej odpowiedzi, ale wiem, że spora część osób, jeśli nie wszyscy, którzy postanowią rzeczywiście odsłuchać tej audycji, wielu już naszych audycji, czyli rozmów zaawansowanych, mieli okazję słuchać, zastanawią się dobrze nad tym i liczę, że liczne wskazówki, które dzisiaj Wam przekażę, okażą się praktycznymi podpowiedziami. Dlaczego mówię praktycznymi podpowiedziami i tutaj unikać będę słowa nawet wiedza? Bo nie zależy mi na tym właśnie, żebyście skopiowali te rozwiązania, żebyście przytaknęli. Nawet niekoniecznie mi zależy na tym, żebyście się zgodzili. To znaczy, oczywiście, że się ucieszę, jeżeli będzie to, co przekazuję dzisiaj, w większej zgodzie z Wami niż niezgodzie. Ale nie jest to wcale moim nadrzędnym celem. Moim celem jest przekazać Wam informacje, które mogą być przydatne dla Was w zmianie właśnie własnego życia. Możecie pomyśleć, co za wariat, a co go tak mocno obchodzi, on chce się wtrącać w nasze życie. Słuchajcie, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie chce się wtrącić. Chce się wtrącić w ten sposób, że pokieruje się takim, moim zdaniem, zdrowym spojrzeniem, a mianowicie tym, że jeżeli ja wyrażam właśnie coś w zgodzie ze sobą, to odbieram tego w życiu na dobrą sprawę prawie wyłącznie pozytywne skutki. I tak się składa, że w zgodzie ze mną jest w tej chwili przekazanie takich informacji, które pozwolą Wam pomóc, no powiedzmy najprościej, rozwijać się. Co pod tym hasłem rozumiem? Jest to już bardzo szerokie zagadnienie. Myślę, że czas już przejść do szczegółów wykładu, a wiele się wyjaśni. I właśnie, ta powtarzalność, której bardzo często doświadczamy, rutyna, w którą częstokroć wpadamy, no i brak możliwości wybicia się. Różne powody są, dlaczego nie osiągamy swoich celów, dlaczego się nie rozwijamy, dlaczego się nie zmieniamy czegoś w życiu, nie osiągamy jakichś mniej lub bardziej szczytnych, wyznaczonych przez nas właśnie ponownie tych celów, czy też nasze marzenia się nie realizują. I wiecie co? Postanowiłem sobie sklasyfikować kilka takich powodów, dlaczego czegoś nie robimy. Wyznaczyłem cztery takie główne powody i o wszystkich Wam dzisiaj opowiem i o wszystkich opowiem. Skąd one się biorą, jak działają i jak sobie z tym radzić. Cztery powody to rutyna, brak wyboru, lenistwo, brak siły. No i zaczniemy właśnie od tego wątku, od którego i tak już zacząłem, czyli od rutyny. Częstokroć wpadamy w pewną powtarzalność. Dzień jak co dzień, kolejny dzień, w którym trzeba zrobić kolejne czynności, rano wstać, umyć się, przygotować śniadanie, wysprzątać, zebrać do pracy, albo do działania, albo do czegoś innego. Albo zająć się dzieckiem, albo zająć się ewentualnie nic nie robieniem i leżeniem na kanapie, albo jeszcze czymkolwiek innym. Jest to bardzo różnie oczywiście, każdego z nas dzień trochę inaczej wygląda, ale wielu z nas doświadcza tego, że jednak dni są do siebie bardzo podobne. I tu sęk w całości. Bardzo podobne. Nie takie same. Bardzo podobne, co najwyżej.
Wiecie co? Ciągle to samo, można by pomyśleć. Ciągle to samo, bo tak trzeba. Bo co? Bo system coś tutaj narzucił. Bo tak trzeba, bo codziennie trzeba wstać rano, bo koniecznie trzeba zjeść śniadanie, bo koniecznie trzeba to, bo koniecznie trzeba tamto. Jest to coś, o czym ja już wielokrotnie wspominałem, ale w zupełnie innym kontekście, a mówię o świadomości mogę, a świadomości muszę. Zastanówcie się, co tak naprawdę musicie, a co tak naprawdę możecie. Co jest jakimś schematem, który się powtarza, bo po prostu się powtarza, a co jest takim, który decydujecie się, żeby powtarzał. Cykliczność. O zjawisku cykliczności mówiłem wielokrotnie. Wynika ono z fraktalności. Powtarzają nam się pory roku, powtarzają nam się w pewnym sensie okresy życia i nasze częstokroć życie, nawet to dane wcielenie, jest niejako częściowym odbiciem tego, jakie dotychczasowe w ogóle nasze wcielenia były. I co? Czyli jest cykliczność, tak? Tak, cykliczność jest jako fakt obserwowalny, ale cykliczność, proszę Państwa, nie jest żadnym ostatecznym poziomem, ani żadnym absolutnie obiektywnym zjawiskiem. Wręcz przeciwnie, jest to zjawisko absolutnie subiektywne, jest to zjawisko, które obserwujemy, tak jak wiele obserwujemy innych zjawisk, jak to, że obserwujemy, że postępują po sobie kolejne pory roku, jak to obserwujemy, że jeżeli czegoś dotknę, to się poparzę, jak to, że wykonam daną czynność, a zadzieje się coś innego. Czyli jeżeli będę stąpać po kruchym lodzie, no to on się zapadnie. A jeżeli ktoś będzie stąpał po tym lodzie i się nie zapadnie? Teoria pada? Nie. Właśnie o to chodzi. Cykliczność opiera się na naszej własnej percepcji, obserwacji i możliwości zdiagnozowania rzeczywistości jako takiej. Obserwujemy pewne reguły, bo jest nam tak czasami łatwiej, wygodniej zrozumieć rzeczywistość, obracać się w tej rzeczywistości, przyjąć, że to jest potem jest tamto, a potem będzie to następne. I ja nie będę Was nakłaniał do tego, żebyście porzucili te obserwacje. Wręcz przeciwnie, warto tych obserwacji dokonywać, bo po prostu przydają się w praktyczny sposób w życiu. Ale tak jak właśnie z każdą obserwacją, w szczególności tą, której będziemy często doświadczać, łatwo jest przejść do kroku, w którym uznajemy, że jest to pewien absolut. Proszę Państwa, cykliczność nie jest żadnym absolutem, gdyż gdyby cykliczność była wartością absolutną, to właśnie dokładnie w kółko jedno i to samo by się odtwarzało. Algorytmy, programy, na których oparty jest wszechświat, owszem, w pewnym sensie powtarzają się, że tak powiem, przemielają. Przechodzimy przez pewne etapy, cykle i następuje ich odtwarzanie, ale jednak za każdym razem, kiedy wejdziemy w kolejny cykl, który jest niejako odzwierciedleniem częstokroć poprzedniego, przykładem tu świetnym są pory roku, owszem, lato, jesień, zima i tak dalej, i tak dalej. I co? I tak będą sobie te pory roku się zmieniały, ale jednak żadna nie jest dokładnie taka sama, jak była poprzednia. Owszem, jak poobserwujemy jesień, oczywiście przychodzi jesień, liście z drzew spadają. Obserwujemy inną porę roku, zima, oczekujemy, że będzie śnieg i pewnie będzie ten śnieg. Ale to w którym momencie? Wcześniej czy później? I czy na pewno będzie wtedy ten śnieg, to tego my na 100% nie wiemy, bo mogą się zdarzyć inne zaskakujące sytuacje, które to wybiją z rytmu, ba, może się okazać, że ten cykl przecież się skończy. Ziemia jako planeta nie była wiecznie i kiedyś też przestanie być. Co to oznacza? To oznacza, że cykl nie jest nieskończony, tylko
zamieszcza się w jakimś tam fragmencie czasu. I o przeskoku tego fragmentu na inny fragment, inny obieg decyduje wiele elementów. Decyduje między innymi pewien potencjał, potencjał do zmian. Ten potencjał do zmian bierze się właśnie z czegoś, co zaburzy jakąś równowagę. Jeżeli będzie to coś chaotycznego, tak jak na Ziemi w tej chwili poniekąd doświadczamy, czyli zaburzenie zmian klimatycznych, no to możemy się spodziewać czegoś niespodziewanego w danej porze roku. I podobnie w naszym życiu. Jeżeli mamy problem z rutyną, to naprawdę po prostu wystarczy zrobić jakieś niespodziewane posunięcia. Coś zaskakującego, coś, co nas zaskoczy, coś, co bliskich zaskoczy, coś, co zaskoczy otoczenie, coś, co zaskoczy sam system. I wcale niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy my to robili na pokaz. Zrozumcie, że zrobicie to przede wszystkim dla siebie, a to, że wystąpią tego jakieś dodatkowe efekty uboczne, to jest zupełnie inna sprawa. I cała magia zmiany rutyny polega na tym, żeby się przygotować na to, że nie jesteśmy się w stanie do końca przygotować. Na tym polega ten paradoks. Paradoks polega na tym, że zdrowa otwartość, zdolność do zmiany, spontaniczność nie polega na oczekiwaniu bardzo konkretnie tego, tego i tego, ale na, no właśnie, zupełnie czym innym. Na oczekiwaniu wyrażenia siebie. A jeżeli nie do końca znamy siebie, nie do końca znamy te mechanizmy, nie rozumiemy, nie czujemy wszystkiego z różnych już tam powodów, bo tak zostaliśmy wyedukowani, bo takie mamy programy, bo takie mamy przyzwyczajenia i tak dalej, to po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo jedną z najlepszych rzeczy, którą możecie dla siebie zrobić, to sami siebie zaskoczyć. Jak to zrobić? Za chwilę wyjdzie to z kolejnych części tego wykładu, bo od rutyny chciałem przejść do tematu tak zwanego braku wyboru. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, spotykam się z takim stwierdzeniem, że nie mam wyboru, że musiałem tak zrobić, że nie mogłem inaczej. Tak naprawdę ten cały problem z ograniczonym wyborem czy nieograniczonym wyborem sprowadza się częstokroć do uwierzenia w kilka mitów czy też powszechnych przekonań mentalnych, wręcz bym powiedział, bo społecznych to nawet za mało, które są w tym matriksie wprowadzone i których pozbycie się, czy też powiedziałbym zrozumienie, przerobienie, zmienia naprawdę, naprawdę dużo. Słuchajcie, bardzo często słyszę coś takiego, że coś tam nie sposób zrobić, coś nie sposób zmienić, coś nie sposób wykonać. I wcale w tym momencie nie zamierzam wam zaprzeczać, wcale mówić, że na pewno to da się zrobić, na pewno to da się wykonać. Może tak, może nie. Ja wcale nie zamierzam tego w tej chwili oceniać, ani jednostkowych przypadków, ani na poziomie ogólnym. Ale chcę zaznaczyć coś ważnego. Ważne jest nasze podejście do tematu możliwości zrobienia czegoś. A powinniśmy zacząć od zrozumienia pewnej rzeczy a propos siebie. Bo najczęściej, jak się mówi zmiana od siebie, to ludzie nie rozumieją, co to znaczy zacząć zmianę od siebie. Ludzie myślą, nie powiem, że każdy, bo może rzeczywiście wśród słuchających jest wiele osób, które już do tego wniosku doszło i super, ja się wtedy bardzo ucieszę,
ale nie mogę zakładać, że wszyscy do tego wniosku doszli, więc postanowiłem się nim podzielić. Mianowicie, istnieje takie przekonanie, że zmiana siebie i rozwój oznacza walkę ze swoimi słabościami. Ja bym powiedział, że jest niemalże dokładnie odwrotnie. Rozwój siebie to nauka o sobie. Zmiana siebie to nauka o wyrażaniu swoich potencjałów. Tak naprawdę to w zmianie nie chodzi o to, abyśmy pozbyli się czegoś, tylko o to, abyśmy się coś nauczyli wyrażać. Czyli właściwie siebie nauczyli się wyrażać. To może była taka skrócona sentencja tego, o co mi chodziło, ale w momencie, kiedy podejmujemy temat, że coś byśmy chcieli, żeby zaistniało w naszym życiu, to musimy być, tak jak się często to mówi, no właśnie, musimy czy nie musimy? No właśnie. Żeby coś zaistniało w naszej rzeczywistości, to my jesteśmy tymi powołującymi to do tej rzeczywistości. Jeżeli powołujemy zgodnie ze sobą i im bardziej zgodnie ze sobą powołujemy, tym szybciej, dokładniej i precyzyjniej się to manifestuje. I myk polega na tym, żeby zrozumieć, że każdy z nas, ale to dosłownie każdy z nas, i to nie w zależności, znaczy zależy to może trochę od poziomu tak zwanego rozwoju duchowego, od poziomu świadomości, od umiejętności, od struktury, od tego, ile mamy w korsupie, ile nie mamy, ale przede wszystkim zależy to wszystko od świadomości, powiedziałbym wręcz jednego prostego faktu, a mianowicie takiego, że każdy z nas, dosłownie każda absolutnie istota, ma tą strefę nulifikacji, częstokroć po prostu nazywaną duszą. To oznacza, że my jesteśmy w jakimś sensie tym fraktalnym odzwierciedleniem rdzenia. My między sobą różnimy się tak naprawdę zestawem posiadanych nieciągłości, czyli drobiazgami. Większość z nas uosabia olbrzymią gamę przeróżnych potencjałów, jako cała istota. I wcielając się tutaj na Ziemi, decydujemy się zwykle uosabiać tylko ich część. Ale wiecie co? Nikt poza jakimiś różnymi przekonaniami nie zabrania nam uosabiać innych potencjałów. Ja osobiście już miałem, przebadałem, że tak powiem, olbrzymią ilość osób. Spotkałem się z bardzo wieloma ludźmi. Wiecie co? W życiu nie spotkałem czegoś takiego, żeby ktoś, jego istota uosabiała góra parę potencjałów. Owszem, jeżeli chodzi o parę potencjałów, to jest mniej więcej taka reguła, że przeciętnie dana istota czy dana struktura danej istoty lepiej uosabia jakiś zakres potencjałów, ale to zupełnie nie oznacza, że tych pozostałych nie ma, nie. To zwykle oznacza to, że tych pozostałych nie decyduje się w tym momencie tak intensywnie wyrażać. Ale wiecie, dlaczego nie decyduje się ich wyrażać? Zwykle? Zwykle nie decyduje się ich wyrażać tylko dlatego, że nie decyduje się ich wyrażać. To naprawdę nic więcej. Korsupy, nasze struktury, programy mają nieraz różne pomysły, plany, zafiksowania. I oczywiście ja tutaj jestem w stanie przedstawić, nie powiem, że milion powodów, bo to by może byłoby trudne, ale olbrzymią ilość powodów, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale najważniejsze jest to, że to od naszej decyzji zależy, jakie potencjały my będziemy sobą prezentować. Mówiąc inaczej, zmiana siebie wcale nie ma polegać na tym, że mamy porzucać siebie.
kasować jakieś części, chociaż to czasami jest przydatne, ale zmiana polega na tym, że wybieramy, jaką część siebie w danym momencie będziemy odzwierciedlać. Dlaczego część siebie? I dlaczego właśnie taki problem? Ludzie nie rozumieją tej bardzo prostej zasady. My, wcielając się tutaj w ciała fizyczne ludzi, doświadczamy kilku zjawisk. Nasze ciała są przez i umysły zresztą, jako struktury przystosowane, żeby w danym momencie być w stanie, że tak powiem, przepuszczać przez siebie ograniczoną ilość potencjału. I to jest w pewnym sensie słabość naszych umysłów i ciał. Ale jest za to jedna zasadnicza, gigantyczna, właściwie gigantyczny atrybut, gigantyczny plus zarówno ludzkiego umysłu, jak i ludzkiego ciała. A mianowicie nie ma żadnego głębokiego, zasadniczego ograniczenia na to, poza właśnie tymi przekonaniami wprowadzonymi w tego Matrixa, które by mówiło o tym, jakie potencjały, jakie obszary siebie jesteśmy, możemy i będziemy w stanie wyrażać. To znaczy się, nasz umysł i nasze ciało będzie zdolne wyrazić dosłownie wszystko, co my uznamy, że jesteśmy gotowi wyrazić. Jaki jest tutaj warunek? Ano warunek jest taki, że zrozumiemy, że nasze ciało i umysł są jak takie naczynia. Naczynia, w których w danym momencie się zmieści tyle a tyle i więcej już niekoniecznie. Bo nie chodzi o to, żebyśmy się zapychali czymś. Dlatego mówiłem wielokrotnie, że w rozwoju tak ważna jest elastyczność. Elastyczność umysłu, ale podobnie jest z tematem ciała, elastyczność ciała. I dlatego, jeżeli chodzi o blokady, to często mówi się, że spięcia, bo to jest częstokroć brak elastyczności, gibkości danego miejsca. Elastyczność, czyli zdolność do przyjmowania czegoś nowego. Nie chodzi o to, żebyśmy my w danym momencie zgromadzili jak najwięcej, chociaż pewne podwaliny struktury i jakby zbudowanie jakiejś swojej osobowości jest przydatne, o tyle przydatniejsza i ważniejsza jest zdolność do zmian. Czyli bycie gotowym na to, że będziemy sobą reprezentować inny potencjał. Wiecie, na czym polegają różne sztuczki? To wam powiem prostym przykładem. Przykładem, którego w tej chwili dokładnie doświadczacie. Mnie się w tej chwili z wielką przyjemnością i absolutnie swobodnie do was mówi. Bo decyduje się właśnie taki potencjał do was przekazywać. Mógłbym powiedzieć potencjał zmiany. Ale w momencie, kiedy siedziałem chociażby przed tą audycją i układałem plan, to nie skupiałem się i nie wyrażałem potencjału zmiany, tylko potencjał tworzenia. To był zupełnie inny potencjał. I zmiana tego potencjału w momencie, kiedy uznałem ileś czasu temu, a wyrobiło się to w trakcie działania, że jest to proste, to jest to proste. To jest po prostu o tak. Z miejsca. Kończę plan, od razu działam, mogę tworzyć audycję, mogę co innego. I wy też tak możecie, i każdy tak może. Tylko, że częstokroć my jesteśmy nauczeni, a właściwie zwykle nasze umysły są nauczone tego, żeby tworzyć przeróżne fortele, mówiące o tym, że tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Mówiące o tym, że nie teraz, nie mogę, nie jestem w stanie, nie zrobię, nie wykonam. Mówiące o tym, że nie można i koniec. Wiecie co? Ja jestem bardzo silnym introwertykiem. Niektórzy to odbiorą, niektórzy tego nie odbiorą. Ci, którzy mnie osobiście znają, trochę tego doświadczają. Ale to jest właśnie to. To jest ten prosty element świadomości. W momencie, kiedy chcesz się wyrażać, przestawiasz się na chcę wyrażać. Kiedy chcesz
wnikać w siebie, przestawia się na tryb chce wnikać w siebie. Kwestie tego typu, że jestem taki, siaki i owaki, niestety, i tutaj możecie uznać, że to jest szpilka z mojej strony, trudno, jeżeli ktoś tak uzna, ale to są tylko wymówki. Jestem taki, siaki i ten, bo jestem taki, bo taki się zdecydowałem w tym momencie być. I w porządku, jeżeli ci dobrze z tym, to jest wszystko okej. Okay. Bo mnie wcale nie chodzi o to i w ogóle jest to bez sensu, żebyście się koniecznie zmieniali, dlatego tylko, że koniecznie trzeba się zmieniać. Nie. Tylko zobaczcie, czy rzeczywiście wyrażacie siebie. Jak to zweryfikować? Ano, zobaczcie, czy czynności, to, co wykonujecie, jest bardziej związane z waszą naturalną ekspresją. Czujecie w swoich codziennych czynnościach, czujecie w momentach swojego życia, a właściwie prawie powiedziałbym non-stop, że wyrażacie się, że wyrażacie to, co jest w was, czy czujecie, że nie wyrażacie tego lub czujecie, że musicie ze sobą walczyć. Jeżeli to pierwsze, no to jesteśmy na tak zwanej dobrej drodze. Jeżeli to drugie albo trzecie, czyli że w jakiś sposób blokujemy swoje wyrażanie albo czujemy, że musimy walczyć ze sobą, żeby coś zrobić, to nie jest do końca tak. Czy to znaczy, że nie mamy się mierzyć ze swoimi słabościami? Bo powiedziałem przed chwilą, że to walczenie ze sobą nie jest okej. Nie zupełnie. Ze swoimi słabościami należy się jak najbardziej mierzyć, tylko że walka ze swoimi słabościami jest bardzo mało efektywną metodą na radzenie sobie z tym. Ano, w takim razie, jakie jest efektywne rozwiązanie na poradzenie sobie z tym? Dobre pytanie, prawda? Powiedziałbym, że są trzy główne tematy, z którymi należy sobie poradzić, żeby efektywnie móc się zmieniać, efektywnie móc się rozwijać, efektywnie móc osiągać to, co chcemy osiągać i wreszcie być w stanie siebie się wyrażać, być sobą w sobie, być tym prawdziwym ja. Jakie to są trzy tematy? Lenistwo, brak sił i brak rozwiązań. Jak sobie z każdym tym poradzić? Weźmy więc na tapetę kolejny punkt, jakim jest lenistwo. I zacznę od bardzo prostego pytania, które chciałbym, no nie mogę wam narzucić, ale jednak chciałbym, żebyście sobie szczerze zadali, czym jest lenistwo? Czy jesteście leniwi? A jeżeli tak, to czy coś możecie z tym zrobić? Bo co oznacza lenistwo? Lenistwo oznacza, że czegoś nam się po prostu nie chce robić. Ja w pewnym sensie odpowiem wam trochę na pytanie, a mianowicie obstawiam, że w jakimś zakresie każdy z nas chociaż trochę jest leniwy. Tylko wiecie co? To w żadnym wypadku nie jest źle, jeżeli nauczymy się właśnie odpowiednio używać tych potencjałów i pewne rzeczy odpowiednio rozumieć. Rozumieć, czym może być lenistwo, czym może być spowodowane i jak z tym pracować. Z tym, że nawet mamy lenistwo wobec czegoś, nawet czegoś, co nas interesuje, nawet czegoś, co byśmy chcieli zmienić. A czy jesteście rzeczywiście leniwi? A teraz zacytuję człowieka, który jest kontrowersyjny i jednocześnie chyba wszystkim doskonale znany, przynajmniej znany o tyle znany, publicznie znany, a mianowicie Bill Gates. I jeden z jego znanych dosyć cytatów brzmi: do najtrudniejszego zadania zawsze wybrałbym kogoś leniwego. On zawsze znajdzie najprostszy sposób, żeby to zrobić. I to
dopiero początek mojego wypowiadania się na temat lenistwa, bo chcę Państwu przytoczyć taką krótką historyjkę. W zasadzie z mojego życia. Będąc w szkole podstawowej, miałem takiego bardzo fajnego nauczyciela fizyki. Zresztą też uczył innych tam dziedzin. W ogóle to był człowiek bardzo, bardzo lubiany. Wyjątkowo wręcz, bo niestety to rzadkość, uwielbiany także przez uczniów. Ze względu właśnie na jednocześnie swoje luźne podejście, ale i szczere, i uczciwe, i naprawdę dużą, dużą chęć pomocy. I wiele razy już wtedy wypowiadał się w ten sposób, że mnie także dawało to sporo do myślenia, takimi bardzo prostymi stwierdzeniami. I kiedyś właśnie na jednej lekcji fizyki opowiadał coś takiego, że on bardzo ceni lenistwo, a był to pan Michalski zresztą, świętej już pamięci, i mówił, że bardzo, bardzo ceni lenistwo, bo lenistwo jest bardzo potrzebne. I ja wtedy tak na niego patrzę i myślę, no jak to? O czym ty mówisz? Lenistwo to absolutnie wada, nic w tym fajnego. To oczywiście mi tak w głowie w tym momencie grało. No, a on dalej kontynuuje. Bo lenistwo to dzieli się tak naprawdę na dwa rodzaje lenistwa. Lenistwo, które jest kreatywne, i lenistwo, które jest związane z biernością. Tak, słucham go dalej, zastanowiłem się chwilę, no dobra, kontynuuję. Tak myślę sobie. No, i on opowiada dalej, że no gdyby ludzie nie byli leniwi, no to woleliby dalej latać na polowania, zbierać jagody w lesie, a ponieważ są trochę leniwi, lubią się polenić, lubią wygodę, no to wymyślili rolnictwo i wymyślili wiele innych rzeczy. I właściwie wiele, mnóstwo rzeczy i rozwiązań zostało wykonanych dlatego, że człowiek chciał się polenić. A co to znaczy polenić tak naprawdę? To teraz ja już mówię od siebie. Polenić, czyli potrzeba komfortu tak naprawdę. Proszę Państwa, to jest pewna manipulacja samego systemu i tu przedstawiania jako pewnej wady. Każdy z nas ma jakąś potrzebę komfortu. Mamy pełne prawo i chęć oczekiwać i wyrażać to i mieć potrzeby komfortu. Ale nasze lenistwo, jeżeli jest prawdziwym tym lenistwem, w tym dobrym pojęciu, tym kreatywnym pojęciu, to właśnie nawet zgodnie z tym Billem Gatesem, palicho, że on jest dyskusyjny człowiek, ale powinno właśnie nas pchać do kreatywności, do wymyślania tych najprostszych rozwiązań. O to właśnie chodzi. Wiecie co, że lenistwo, nawet jeżeli mamy jakąś jego dozę w czymś, to nie jest bierność. Zrozumcie to. Ja prawie do Was teraz krzyczę, ale mówię to tak dobitnie, żebyście zrozumieli, żeby utkwiło trochę w uszach. Nie chcę Was ochrzaniać, tylko zwróćcie Waszą uwagę. Słuchajcie, darem jest to, żeby widzieć swoje różne potencjały, które posiadamy, różne możliwości, a także brak pewnych możliwości. Co oznacza brak pewnych możliwości w czymś? Oznacza, że jest tam wolna przestrzeń. Przestrzeń, którą możemy zapełnić praktycznie czymkolwiek chcemy. I to jest najlepsze. Decydujmy się zapełniać swoją przestrzeń tym, czym mamy ochotę ją zapełniać. A jeżeli tego nie zrobimy, co się dzieje? Jeżeli my sami nie zdecydujemy się zapełnić swojej przestrzeni sobą, to ona i tak zostanie zapełniona, bo przestrzeń nie znosi pustki. Ona zostanie zapełniona przez to, co najbliżej nas otacza, czyli albo przez naszych bliskich, albo przez gotowce z systemu. I potem nie dziwcie się, że system nas przygniata, że system was przygniata, że nie możemy się z niego wydostać, wyrywać, niczego zmienić, niczego zrobić, bo system tego nie chce. System nie chce zmian.
System chce pozostać taki, jaki jest, a jedyne zmiany, które chce wprowadzić, to nie są bynajmniej zmiany służące nam. A wiecie, dlaczego tak mówię? Nie dlatego, że system jest ewentualnie zły, bo system wcale nie musi być zły. On ma wiele też fajnych aspektów. Ale żadna osoba, żadna istota, żaden doradca, najświętszy, najwspanialszy nauczyciel, najdoskonalszy guru, w niebo wstąpiony mistrz, cudowna istota z szóstej czy siódmej gęstości, czy byt z nie tego świata, nie może za was zrobić rozwoju. Nie może za was otworzyć, może wam co najwyżej w tym pomóc, a tak właściwie może wam tylko wskazać, gdzie macie ewentualnie spojrzeć, żeby zobaczyć, że tam jest coś nie tak, albo że tam możecie uruchomić swój potencjał, albo że tam jest luka. Jeżeli nosimy strój i ten strój jest niewygodny, to szybko się o tym dowiadujemy. Dlaczego się dowiadujemy, że strój jest niewygodny? Bo nas gdzieś uciska albo gdzieś obciera. Nie jest komfortowo nam z tym. I podobnie jest z wyrażaniem siebie i podobnie jest z naszymi programami. Jeżeli czujemy, że robimy coś, z czym nie jest nam komfortowo, coś, co nas gdzieś uciska, jeżeli mamy programy, które czujemy, że nas uciskają, to nie jest to dla nas naturalne. To należy zrozumieć. Ten ucisk nie jest z nami zgodny. Owszem, na chwilę możemy w ramach jakiegoś procesu sobie na to pozwolić. Czyli przykładowo, tak jak jest ze strojem, decydujemy się na chwilę ubrać strój niekoniecznie wygodny, ale powiedzmy szykowny, no bo wychodzimy na imprezę. No ale jeżeli siedzimy sobie wygodnie w domu, chcemy popracować nad czymś, no to jednak wolimy ubrać się po prostu wygodnie. I ja też w życiu polecam wam czuć się ze sobą głównie wygodnie. Czasem to oczywiście zdroworozsądkowo ma sens, jakaś drobna niewygoda, bo właśnie mierzymy się z jakąś swoją niedoskonałością, ale nie należy tego robić bez przerwy. I podobnie z tymi blokadami. Nie skupiajcie się tylko na likwidacji programów, oczyszczaniu się, usuwaniu blokad, bo na tym też się można zafiksować. Likwidacja różnych swoich blokad, czy też wadliwych programów, jest potrzebna, ale jeżeli skupimy się wyłącznie na tym, to nawet nie zauważymy, gdy zaczniemy walczyć sami ze sobą. O to właśnie chodzi, żeby mieć to wyczucie. Owszem, czasem są tak upierdliwe, tak głupie programy, które mamy w sobie, że nie idzie je ich przetransformować i pozostaje je tylko wyrzucić, wyciąć, spalić. I dobrze, w porządku. Ale naprawdę zapewniam was, że gdybyście mieli przewagę kompletnie bzdurnych programów, to nie bylibyście w stanie w ogóle żyć i funkcjonować. Tak samo jak jest z nami. My w większości jako istoty, tak na dobrą sprawę, to w większości jesteśmy pełni potencjałów i zapełnieni. Te nieciągłości, które w nas są i jednocześnie pozwalające na pewną swobodę manewrowania sobą, one stanowią góra trochę więcej niż 1% nas, czyli te luki, a 99% to właściwie my jesteśmy jako istoty kompletni, wypełnieni. Rozumcie to, że właściwie w 99% jesteśmy kompletni i powiedziałbym, że w związku z tym prawie w 99% jesteśmy niemalże tak sami. W związku z tym to też jest odpowiedź a propos tej rutyny. Ten niewielki, maleńki procent bardzo dużo zmienia, bo decyduje o tym, co my możemy uosobić, co my możemy wrzucić, co my możemy wybrać. Mówiąc jeszcze inaczej, trochę decyduje o naszej wolnej woli. O tym, o tej naszej indywidualności. Ale w większej części my już jesteśmy w tej tak zwanej jedności, tylko że tego nie zauważamy. I z tym lenistwem to też jest podobnie. W
wiecie skąd się bierze to też bierne lenistwo, ono nie jest negatywne, tylko ono jest odzwierciedleniem mechanizmu, powiedziałbym, naszej nieświadomości. Lenistwo bierne bierze się stąd, że my nie zauważamy częstokroć różnych mechanizmów nami właśnie kierujących. Nasze struktury częstokroć się przeładowują. W momencie, jeżeli my chcemy wepchnąć w siebie coś, co nie pasuje, to nasza struktura to chce odrzucić, walczy sama ze sobą, psuje się, przesila, nie działa. Jeżeli do samochodu wlejecie nieodpowiednie paliwo, no jeżeli się odrobinę tylko różni, no to silnik tylko tam trochę poskrzeczy, jak jest dobry silnik, to podziała. Ale jak wylejecie coś kompletnie innego, to może się to nie za dobrze do samochodu skończyć, wręcz z kompletną wysiadką silnika, może się wręcz wam sfajczyć. I podobnie, zresztą jak będziecie samochodem jechać, jeżeli za bardzo przyciśniecie przez dłuższy czas, nawet mając dobre paliwo, przyciśniecie za bardzo, to się wam wreszcie silnik zatrze i potem co? Patrzycie, o, zaciera się, coś tam się dzieje, nie rozumiemy, że się zaciera silnik, tracimy moc, dobra, to ja w związku z tym wracam do domu, nie? Wracam do domu, silnik się zatarł, dobra, zostawimy go, niech sobie ostygnie, tak? Niech sobie ostygnie, to teraz on sobie przez noc odpocznie, rano wsiądziemy do tego auta i spokojnie sobie pojadę do pracy, bo będę coś robić. Wychodzimy rano, odpalamy auto, o, no nie rusza. Dlaczego nie rusza? Bo to, że sobie przez noc poleżało, nie powoduje, że silnik, który się zatarł, przestaje być zatarty. Z zatartym silnikiem trzeba pójść do kogoś, kto się na tym zna, chyba że sami się na tym znamy, trzeba go po prostu naprawić. Albo inne części, które się zepsuły, trzeba naprawić. Nie wystarczy już tylko odpocząć. Ale my, jeżeli nie będziemy mieli pojęcia o tym, że coś się silnik zatarł, albo że coś tam się trochę uszkodziło, nie do końca działa tak jak trzeba, to będziemy, siedzimy w tym aucie, będziemy cisnąć gaz do dechy, będziemy mieli pełno paliwa, ciśniemy, a on i tak stoi w miejscu. I nic się nie dzieje. Ciśniemy, a on po prostu nic, tylko trochę tam coś brzęczy, furgoczy, skrzeczy i nie ma siły. To podobnie jak jest z nami. Słuchajcie, ile razy macie tak, że kanapa, padniecie i nie macie siły wstać. I niby wszystko w porządku, niby jest ok, niby nie zjedliście nic, co by was osłabiło, niby się dzisiaj nie przysiężyliście, nie przepracowaliście, niby wczoraj też nie i przedwczoraj też nie, a nie macie siły. Nie możecie wstać i się ruszyć. Mówi się często o mechanizmie depresji, zresztą wielki worek, w który się przeróżne zjawiska wsadza. Ale co to jest? To jest obraz tego właśnie nieuświadomionej naszej części. To jest obraz tej naszej nieświadomości i nasz mechanizm jest taki, że on wie, kiedy ma nas wyłączyć. Teraz to od nas zależy, żeby się uświadomić i zrozumieć, kiedy my mamy się włączyć. Albo jak mamy się włączyć. Czasami po prostu trzeba pewne części zmienić, albo zmienić tryb postępowania, co jedno jest niemalże jednoznaczne. Jeżeli chcemy innych rezultatów, to trzeba zacząć działać inaczej, myśleć inaczej. To jest częstokroć jednoznaczne właśnie z wymianą części. Bo wymiana części w naszym umyśle bardzo często jest bardzo prosta. Zacznie działać inaczej, myśleć o czymś inaczej, definiować inaczej i już jest inaczej. O czym zacznijcie myśleć inaczej chociażby? O właśnie lenistwie. Jeżeli czujecie się w danym momencie rozleniwieni i czujecie rzeczywiście, że potrzebujecie odpocząć, to zdiagnozujcie to dlaczego. Jeżeli po prostu jesteście zmęczeni, bo fizycznie się nabiegaliście i faktycznie potrzebujecie poleżeć, to kurczę, poleżcie. Poleżcie sobie i wypocznijcie i nie ma problemu. Ale nie katujcie siebie za to, wow, bo nie jestem efektywny i teraz. Co to będzie za efektywność, jak będziesz teraz naciskał na ten silnik ile się da przez tydzień, dwa, trzy, a potem padniesz i trzy miesiące nic.
efektywność, albo w ogóle już na X lat efektywność do bani, bo po prostu te części uszkodziliście i nie pomyśleliście, żeby potem je zamienić. Jak ewentualnie te części uszkodzicie, czyli w danym momencie się przepracujecie, to nie tylko odpocznijcie, ale zmieńcie coś. Nie wystarczy sam odpoczynek, bo się często okazuje, że jedziecie, odpoczywacie, jedziecie sobie na tydzień, dwa tygodnie urlopu, a potem dalej znowu nie ma siły. Wrócicie i chwilę macie powera, a potem znowu już bardzo szybko nic. Bo nie zmieniliście części. Zmiana części to najczęściej zmiana sposobu myślenia lub zmiana sposobu postępowania. I okazuje się, że bardzo często nie wymaga to żadnych zaawansowanych sztuczek, bo lepiej się poczujemy niemalże zmieniając na dowolną kompatybilną część. Znaczy się, no podobnie znowuż jak z oryginalnymi, a nie oryginalnymi częściami. Częstokroć te oryginalne, czyli to, co niby bazowo tu dostaliśmy, od tych nieoryginalnych różnią się wyłącznie nalepką. I w związku z tym, jeżeli zmienicie sobie jakiś sposób postępowania, jakiś, który był zawodny, na jakiś inny, to nieraz się okaże, że wystarczy zmienić go niemalże na jakikolwiek i już będzie dobrze. Sama zmiana spowoduje kolejne zmiany, których niekoniecznie nawet będziecie świadomi, ale one do Was przyjdą. Jeżeli się otworzycie na coś nowego, nowy program, nowy pomysł, nowy sposób postępowania, podejścia, myślenia o czymś, a dzisiaj ja Wam proponuję zacząć chociażby od innego sposobu myślenia o lenistwie i innego sposobu myślenia właśnie o komforcie. Żebyście zrozumieli, że część waszego lenistwa jest naturalnym odruchem i odpowiedzią na potrzebę komfortu. Komfortu, który często sobie, że tak powiem, którego często sobie odmawiamy, który często jest wypierany na rzecz wprogramowywanej nam przez system efektywności. Że mamy być wydajni w tym, co robimy. Ale paradoks jest taki, że im bardziej staramy się być wydajni, tym szybciej dojdziemy do momentu bycia niewydajnymi. I to pod wieloma względami. No i to się wiąże jeszcze jednym aspektem, a mianowicie tak zwanym brakiem sił właśnie, o którym przed chwilą powiedziałem. Przyczyny mogą być różne i o tym też chcę Wam powiedzieć. Najpierw rzecz taka bardzo oczywista. Mimo wszystko, jeżeli brakuje Wam sił, to a. Zweryfikujcie sobie, czy rzeczywiście jesteście po prostu zdrowi, zdrowi fizycznie, bo może się okazać, że jednak coś dolega, czegoś tam brakuje w krwi. Naprawdę czasami to są tak bardzo proste przyczyny, że macie za mało żelaza, za mało magnezu, w związku z tym układ nerwowy Wam się przeciąża, za mało witaminy B i tak dalej, i tak dalej. Ruch. Słuchajcie. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Jeżeli siedzimy ileś czasu, w porządku. Nasze organizmy są na tyle dobre, że się do tego jakoś przystosowują, ale jak się przystosowują, tempo zwalnia, tempo myślenia także zwalnia. Wreszcie, kiedy my chcemy przycisnąć gaz do dechy, a wylaliśmy sobie do tego naszego super mobilu zamiast 95 czy 98-oktanowej 10-oktanową benzynę, to naprawdę nie pociśniecie za mocno. To jest podobnie z jedzeniem i podobnie z tym ruchem. Trzeba to rozruszać. Trzeba dać ciału bodziec. Ruch jest doskonałym bodźcem do tego, żeby cała ta nasza pompa się uruchomiła. I tutaj wracam do zjawiska, o którym częstokroć mówię, czyli zjawisku tak zwanej pompy umysłowej. Uruchamiajmy nasze ciało, żeby ono przyzwyczaiło się, że ma czerpać zasilanie naturalnie z drugiej gęstości i spożywienia, a nie przechodzić w tryb bierny. Jeżeli nauczymy nasze ciało, żeby czerpało z tej drugiej gęstości, czyli z tak zwanych sił natury, to będzie to zasilanie, będzie nasze ciało zasilane i wtedy w związku z czym nasze ciało będzie z chęcią zasilało umysł. A zasilaniem dla naszego umysłu, słuchajcie, jednym z najlepszych jest właśnie między innymi ruch i ekspresja. Jeżeli dostarczamy jakiejś ekspresji,
to jest niemalże dosłownie pożywka dla umysłu, bo nasz umysł się czuje tym lepiej, im więcej my siebie wyrażamy i to na różne sposoby. To nie chodzi o to, że koniecznie musimy robić wielkie show, wielkie, wspaniałe obrazy malować, wielką sztukę uprawiać. Oczywiście też możemy i super, jeżeli ktoś ma do tego ciągoty, możliwości, predyspozycje, chęci, w ten sposób się wyraża. Ale jeżeli zupełnie inaczej, to też super. To jest, nie powiem, że bez znaczenia, to ma znaczenie, ale najważniejsze jest to, żeby to po prostu robić. Wyrażać siebie, jak wyrażać siebie, rozmawiać z innymi, spotykać się z ludźmi. Wyrażać się siebie do siebie, czyli dyskutować się ze sobą, mieć czas dla siebie. Właściwie powiedziałbym wszystko niemalże, co nie będzie przyjmowaniem gotowca z systemu, czy gotowca od otaczających nas ludzi, będzie w praktyce oznaczało też wyrażanie się siebie, bo czy na zewnątrz, czy do wewnątrz, no nie jest to bez różnicy. Oczywiście, tutaj szczegółów jest mnóstwo, ale to już uruchamia ten mechanizm. Uruchamia ten mechanizm pompy energetycznej, pompy umysłowej. Nasz umysł jest wtedy sprawniejszy, nasz umysł jest zadowolony, on chce pracować i wtórnie znowuż uruchamiać nasze ciało. I dawać mu pozytywne bodźce. I wybijać z depresji. I wybijać z marazmu. To jest aż tak banalne i dostępne dla każdego z was. Wiecie co? Ja wielokrotnie, ponieważ tych swoich diagnostyk już się sporo, że tak powiem, narobiłem, wiele osób spotkałem, a jeszcze poza diagnostykami to jeszcze ileś tych różnych badań ludzi wykonywałem, a nieraz i tak z ciekawości czasem sobie obserwuję, jak czyjaś energetyka wygląda i wiecie co? Jest taki powtarzający się element, że jak się zaczynam oglądać i patrzę, coś tak dziwnie czyjeś ciało eteryczne wygląda. Jakieś to ciało drogogęstościowe jest i zaczynam zresztą zwykle od tego badania zaczynam. I tak oglądam i patrzę. I to jest zresztą moje najczęstsze pytanie, do którego ja się absolutnie przyznaję, a mianowicie, słuchaj, a kiedy ty ostatnio byłeś wśród natury? Nie? Oczywiście ja już mam wcześniejszą obserwację, także tak powiem troszeczkę pro forma, takie czasami pytanie zadaję, bo mniej więcej odpowiedź częstokroć znam. I no w lesie byłem pół roku temu. Słuchajcie, nasze ciało, żeby sprawnie funkcjonować, to ono nie potrzebuje kontaktu z naturą raz na pół roku, raz na miesiąc. Nasze ciała na ten moment są przystosowane, żeby ten kontakt z naturą mieć niemalże codziennie, a najlepiej w ogóle codziennie, ale niemalże codziennie, żeby sprawnie funkcjonować. To niestety niemalże jest fakt. I pomijanie go, no oczywiście, że możecie, ale po prostu nie dziwcie się, że potem są pewne konsekwencje, że ta pompa nie działa, że po prostu nie macie tyle siły, energii, ekspresji, twórczości, chęci do działania. No po prostu taki skutek. Jak zaczyna nam brakować bazowego zasilania z drugiej gęstości, a to jest nasze podstawowe zasilanie, a tym bardziej jak jesteśmy zamknięci w mieście, w jakimś blokowisku, to tym bardziej potrzebujemy tego kontaktu z naturą, bo stamtąd czerpiemy to zasilanie bardziej. I jeszcze z paru innych względów właśnie, chociażby potrzeby tej ekspresji. To, jak jesteśmy od tego odcięci, to wiecie, co się dzieje? Nasze ciało jest mniej zasilane. Oczywiście my nadal możemy czerpać zasilanie prosto z jedzenia, ale to nie wypełnia wszystkiego. Co to znowuż oznacza? A to, że jeżeli nie dostarczamy ciału z drugiej gęstości, tylko z trzeciej gęstości, to wszystko, co z naszego ciała zacznie czerpać nasz umysł, zacznie czerpać bezpośrednio z naszego ciała. Mówiąc inaczej, zacznie je po prostu wyczerpywać i osłabiać. I potem są efekty, że zaczynamy być słabi, nie mamy siły i ochoty działania, że zaczynamy być ewentualnie chorowici. To są zwykłe efekty uboczne. Dlatego warto też o ten bardzo prosty, podstawowy element zadbać. A nie chodzi z tym kontaktem z naturą koniecznie, że musicie jakieś mega wielkie procesy wykonywać, które oczywiście też są bardzo często fajne,
Ale częstokroć samo to, że wyjdziecie w miarę jakieś czyste, względnie miejsce, poleżycie na tej trawce, przejdziecie się spacerem, nawet te pół godziny przez w okolicach, no powiedzmy, gdzie w miarę gęsto jest od drzew, no nie środkiem miasta po prostu. I to już bardzo dużo daje, naprawdę. No, oczywiście tutaj efekty czysto fizyczne, typu dotlenienie się, jak najbardziej też mają znaczenie, no, ale to jakby już myślę dosyć oczywiste. I co dalej z tym, z tymi rozwiązaniami w związku z tym? Jak już będziemy mieli tą energię, bo jednak ten krok, czyli to przedefiniowanie, co wcześniej wspominałem, przemyślcie ten temat cykliczności, rutyny, przemyślcie ten temat lenistwa, załatwcie temat braku sił i teraz czas przejść do tematu rozwiązań. Jakie rozwiązania? Już to wielokrotnie mówiłem i akurat w tym temacie nie będę absolutnie oryginalny, ale naprawdę miejcie odwagę stawiać sobie jakieś cele. Wiecie co? Wiele osób boi się postawić sobie jakieś cele do wyznaczenia, do realizacji, bo ewentualnie ich nie wykona. Kolejny powód braku chęci stawiania sobie jakichś celów, wyzwań wynika z tego, że chcemy być w pełni wolni, spontaniczni, tym nieograniczeni. Ja się oczywiście zgodzę z tym, że stawianie sobie takich ograniczeń nie jest za genialnym pomysłem, tylko ja zadaję bardzo ważne pytanie. A kto powiedział, że nasz cel ma nas ograniczać? Zrozumcie, nasze cele są po to, żeby wyrażać nas, nie po to, żebyśmy jakąś abstrakcyjną rzecz wykonali. Jeżeli nasz cel będzie z nami zgodny, a nie będzie celem, który kopiujemy jako cel Matrixa, czyli że mamy koniecznie robić karierę, ale jeżeli my wewnętrznie czujemy, że chcemy rzeczywiście coś tam zrobić i tego wynikiem będzie kariera, to super. Ale kariera dla kariery będzie przykładem takiego celu, który jest nam wrzucony z samego systemu i to nie będzie nasz cel. Zazwyczaj, chyba że ktoś naprawdę ma jakieś bardzo dziwne potrzeby, to się oczywiście może zdarzyć. W związku z tym stawiamy sobie cele, jeżeli one są naturalnie z nami, zgodne naszą ekspresją, to one nas nie będą ograniczać, wręcz przeciwnie, pomogą nam się wyrażać. A ktoś powie, no dobra, ale skoro one mają odzwierciedlać mnie, a ja za jakiś czas będę inny, to co wtedy? A jaki problem? To będziesz miał inne cele. Po prostu. To jest to, o czym wcześniej wspomniałem. Elastyczność. To jest bardzo ważne. Zrozumcie. Tak samo jak macie absolutnie pełne prawo do tego, żeby sobie postawić cel, w szczególności cel mocny w zgodzie z wami, tak samo macie prawo, nie chcąc wręcz z mojej strony używać słowa obowiązek, chociaż ono nawet byłoby to adekwatne, niemalże obowiązek porzucić realizację danego celu w momencie, kiedy przestaje on być w zgodzie z wami, ale rzeczywiście wami, a nie wami w sensie skopiowany program systemu. Jak to odróżnić? Już o tym mówiłem. Zobaczcie, czy to was gdzieś rzeczywiście gniecie, czy nie gniecie. Czy to was rzeczywiście wyraża. Czy to oznacza, że każde przyjście, wykonanie celu będzie dla nas proste, że wszystko, co z nami zgodne, będzie szło tak pach, 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 zupełnie bez oporu? No niekoniecznie oczywiście jest tak, bo ten system, ta ziemia i tutaj te różne rzeczy są takie, że czasami natrafimy na różne rzeczy, ale wiecie co? Takie jedno z kryteriów proponuję wam przyłożyć, a mianowicie zaobserwujcie, czy po jakimś czasie wykonywania pewnych rzeczy, gdzie się zmęczyliście, czy mimo wszystko, jeżeli się zmęczyliście, na przykład fizycznie, psychicznie, czy wręcz czujecie pewną radość z tego wymęczenia, czy przygnębienia z tego tytułu. Jak robicie coś rzeczywiście zgodnie z sobą, robicie coś z pasją, to się wymęczycie, ale potem wam fajnie. Jeżeli ja, dlatego mówię trochę o sobie, ale oczywiście przełóżcie na siebie, bo każdy ma te różne czynności, a ja nie chcę o was bez was mówić, że tak powiem. Jak ja idę do lasu i ja tam się wybiegam, poskaczę,
przyjdę do domu, to nieraz ja tak sobie pobiegam, że rzeczywiście zdarza się, że przyjdę i padnę na kanapę na chwilę, bo mam dosyć. Ale wiecie co? Ja się wtedy częstokroć super po tym czuję. I o to chodzi. O tym, że to wymęczenie się też może być bardzo pozytywne, jeżeli jest właśnie wykonywane w zgodzie z nami. I zwykle my to czujemy już w momencie wykonywania, w szczególności po. I po pewnym czasie się każdy z Was, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to się nauczy, które to są rzeczy. A dlaczego ja tak jeszcze o tym całym temacie dzisiaj mówię? A wiele wątków mnie ostatnio inspiruje do tego, wiele obserwacji i też w związku, mimo wszystko, z tym, że fala jako taka i transformacja trwa, ale kończy się kulminacja fali i niesie ona ze sobą bardzo wiele zjawisk. I jedno ze zjawisk, które niesie ono ze sobą, jest właśnie pewne przereformowanie. W tej chwili już wielu ludzi i w niedługim czasie coraz więcej z Was odczuje, że właśnie co? Że będziecie mieli potrzebę trochę innej realizacji, innych celów i cele i sposoby i rzeczy, które dotąd robiliście, a nawet wręcz powiedziałbym pewne misje, które tu wykonywaliście, staną się coraz bardziej nieaktualne. A jeżeli robimy coś, co jest z nami niezgodne, nieaktualne, to nam to zwykle bardzo, bardzo słabo wychodzi. I choć będziemy się upierać, jakbyśmy nie chcieli, parli do przodu, wymyślali, to nie wychodzi. I rozwiązanie jest takie, żebyście zauważyli, zaobserwowali, co jest zresztą tematem chyba na osobną audycję, ale zaobserwowali, jak w tej chwili przychodzące właśnie potencjały się zmieniają, co nowego umożliwiają i to, że w tej chwili łatwiej będzie Wam uruchomić właśnie te potencjały, których dotąd nie używaliście, których nie uruchamialiście, które przegapialiście i one mogą bardzo dużo Was zmienić. To już jest każdego prywatna obserwacja. Dzisiaj ja już o tym nie chcę opowiadać za dużo. O wątku, o treściach motywacji, o tym, jak często używamy tego jako tarczy, czyli braku motywacji, też mógłbym bardzo jeszcze długo mówić. Teraz tylko paroma słowami, żebyście pamiętali, że rzeczy typu, że jestem słaby, że nie mam motywacji, że to, że tamto, to częstokroć są różnego rodzaju, niestety, po prostu wymówki. Też nie jest moje stwierdzenie, to już wiele osób używa tego stwierdzenia, ale naprawdę znajdźcie przyczynę. Czasami przyczyna jest bardzo prosta, a jeżeli jej nie znajdujecie, to też jest rozwiązanie. To zacznijcie po prostu zmieniać coś i w pewnym momencie, zwykle bardzo szybko, traficie na odpowiedniejsze rzeczy, po prostu. Jakie to mogą być zmiany? Słuchajcie. Jeżeli nie macie pomysłu, jak możecie zacząć inaczej działać i co innego robić, to zacznijcie naprawdę od najprostszych rzeczy. Najprostszych rzeczy, czyli rano jak wstaniecie, zróbcie co innego trochę niż każdego dnia rano, żeby chociaż wybić się z tej rutyny. Już wasz dzień będzie trochę inny, zapewniam was. I parę dni z rzędu, jak zrobicie rano wstając trochę co innego i pomyślicie trochę co innego niż zwykle, to już to będzie świetny początek do tego, żeby zmiana się zaczęła. Wy nie wiecie może, co to spowoduje. Nie zaprojektujecie tego i nie szkodzi. Jeżeli w danym momencie nie wiemy, na co powinniśmy zmienić, to naprawdę się tym nie przejmujcie. Wystarczy zmienić coś, co po prostu poczujecie w danym momencie, a nawet jeżeli się pomylicie i to głupią rzecz wam przyniosło, no to co z tego? To nie jest problem. No to spróbujecie inną, i która przyniesie Wam za chwilę coś fajnego. Naprawdę wystarczy parę dni takiej drobnej zmiany. Już zaczynacie zauważać pewne rzeczy. I dlatego, jeszcze raz zaznaczę, polecam elastyczność umysłu. Naprawdę możecie robić niemalże dosłownie cokolwiek, tylko pamiętajcie, że żeby to po prostu było w zgodzie z Wami. Naprawdę wami, wami, a nie wami na zasadzie skorupka wy, iluzja wy, to co nałożone przez system, to co nawet nałożone przez bliskich. Nie, że spełniacie oczekiwania bliskich, kogoś, partnera,
Podobnie zresztą w partnerstwie. Wyrażajcie się w tej relacji, czy w ogóle relacji, czy to będzie relacja intymna, czy to będzie relacja z rodziną, czy to będzie z kolegami, koleżankami, przyjaciółmi. Jeżeli wy będziecie naturalnie się w tej relacji wyrażać, to oni też zaczną się z tej relacji lepiej czuć. A nie w drugą stronę. Nie starajcie się działać w drugą stronę, czyli na zasadzie zrobię tak, żeby się lepiej czuli, to ja się poczuję lepiej. Bo to częstokroć jest pułapka, w którą szybko można wpaść, która częstokroć powoduje, że... O właśnie, a to co powoduje, no to myślę, że tu już jest na temat bardzo szeroki, bo o tych szczegółach, wątkach, co, jaką przyczynę, jaki skutek, jakie efekty w przyszłości, to myślę, że opowiem szerzej zupełnie innym razem. A na dzisiaj to chwilowo tyle z części wykładowej. Także będziemy kontynuować teraz część pytaniową. Mam nadzieję, że mnie słychać dalej dobrze. Głośność jest porównywalna. I tutaj od razu bym się odniósł do bardzo słusznie postawionej tezy na czacie. Nawet pozwolę sobie przeczytać. Pan Jacek powiedział, że co nie jest aktualne, to nam nie wychodzi. A wcześniej wspomniał, że to my wybieramy, którą treść realizujemy. Czyli czy możemy zmieniać aktualność. Właśnie o to chodzi. Dlatego nie bez powodu już od dawna wspominaliśmy o tym, że między innymi tym ważnym elementem całej zmiany, transformacji, fali, to jesteśmy my, ludzie, istoty tutaj wcielone. To my w dużej mierze decydujemy, jakie potencjały tutaj wejdą, jak one zostaną zwerbalizowane. Wiele razy o tym mówiłem i powtórzę dzisiaj ponownie, że cała transformacja, fala i to wszystko, co przychodzi, przynosi większy dostęp do różnych potencjałów, ale to my werbalizujemy jakieś z tych potencjałów. Czyli mówiąc inaczej, to, że przyjdą sobie jakieś potencjały, no różnie jest, no nie zawsze oznacza, że zostaną one użyte i wykorzystane tak samo, jak my na poziomie jednostki. Różnie wygląda to jakby u nas, różnie wykorzystujemy te indywidualne potencjały. No to oczywiście to samo zjawisko dotyczy fraktala wyżej, czyli społeczeństwa jako takiego, które to, czy też cywilizacji, które utrzyma jakieś potencjały, ale to, czy ich używa, no jest to osobnym zupełnie wątkiem. Dobrze, to teraz dalej śledzę czata, czy jest tu jakieś kolejne pytanie? No właśnie. A co jeśli strach nam nie pozwala się ruszyć? Wiecie co? Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, ale odpowiedź jest prosta i nie, bo oczywiście zależy od tego, jak kto z nas reaguje na stres, bym wręcz powiedział, bo najczęściej paraliżujący strach jest związany z jakiegoś rodzaju stresem i to powoduje jako taki bezruch. Tylko wiecie, każdy ma punkt graniczny. Znaczy mówiąc inaczej, jeżeli naprawdę, że tak powiem, spotkamy się ze strachem, który nas paraliżuje, to jeżeli rzeczywiście to paraliżuje nas tak naprawdę strach, to prędzej czy później, no albo nas, mówiąc brzydko, wykończy, albo się przyzwyczajamy do tego strachu i tak zaczniemy działać. A jeżeli to nie strach, tylko jest on tylko i wyłącznie wymówką, to może nas trzymać bardzo długo. Jak odróżnimy wymówkę od prawdziwej paraliżującego strachu? Ano w ten sposób, że coś, co jest wymówką, będziemy częstokroć znajdywali dziesiątki, jeśli nie setki pomysłów, usprawiedliwień, że tak powiem, na poziomie właśnie czysto intelektualnym,
Natomiast jeżeli strach rzeczywiście miałby być to tylko i strach, i on ma nas paraliżować, to zwykle będzie nas paraliżował strach, którego nie rozumiemy, mówiąc inaczej, ciężko o to, żebyśmy mieli na ten temat mnóstwo wymówek. Więc częściej paraliżującym elementem nie będzie tyle strach, co na przykład niechęć do korzystania ze swoich możliwości, niechęć do zmiany, czy też strach, no chyba że zdefiniujemy jako strach, strach przed zmianami. To oczywiście ja tutaj umieszczę trochę w innej kategorii niż ogólnie inne strachy, bo jednak on się mocno różni i rzeczywiście jest często tym elementem paraliżującym. Bo właśnie strach przed zmianami bardzo często blokuje nas przed działaniem, a blokuje dlatego, że nie wiemy, co się stanie dalej. Jakie jest rozwiązanie? Jeżeli przed większymi działaniami nas blokuje strach przed zmianami i mamy z tym związane złe doświadczenia, no to zacząć wykonywać zmiany w czynnościach, które nam gwarantują praktycznie, że nic się złego nie stanie. Jakie? No, zapaszcie inaczej herbatę, najwyżej będzie niesmaczna. Wykonajcie swoje ulubione danie w zupełnie inny sposób. W najgorszym wypadku nie będzie tak dobre jak zwykle, ale krzywda się nie stanie. I jeżeli jesteście kreatywni, a no nie chciałbym używać słowa wiara, ale powiedzmy, że wierzę, że większość z Was jest naprawdę mocno kreatywnymi ludźmi, to po paru takich posunięciach, nawet jeżeli raz, drugi nie wyjdzie, to nagle zaczną się pojawiać zupełnie nowe pomysły i okaże się, że te zmiany, chociaż na początku ich nie byliście w stanie zaprojektować, będą bardzo fajne, chociażby z tym gotowaniem. I w związku z tym stopniowo przekonacie się, że nieprzewidywalne zmiany także są tym czynnikiem pozytywnym. Ok, szukam dalszych pytanek. Czy fala może odpalić komuś aspekt cienia i jak sobie z tym poradzić? No, to już jest kolejny szeroki temat. Ogólna odpowiedź oczywiście brzmi tak. Fala uruchamia przeróżne potencjały i jak najbardziej może zagrać na jakiejś naszej strunie, czyli uruchomić potencjały, których nie jesteśmy uświadomieni, czyli właśnie ten nasz cień. W związku z tym, jak sobie z tym poradzić? Zasadniczo nie ma jednej metody, ale powiedziałbym, że są dwie zasadnicze grupy metod. Jedna grupa metod dookoła i wtedy to takie, że tak powiem, nie drażni naszego poczucia bezpieczeństwa, czyli starać się przepracowywać wszystkie czynności stopniowo, że tak powiem, tak jakby po spirali, stopniowo wokół tego naszego cienia i w związku z tym powoli zagłębiać się coraz bardziej. Ja oczywiście metoda wprost, czyli zmierzenie się absolutnie z tym. O ile polecam to jako skuteczne narzędzie, o tyle rzeczywiście różnie jest z tym radzeniem sobie osobowości, z tym bezpośrednim zmierzeniem się ze swoim cieniem. Dlatego w przypadku, kiedy ktoś chce bezpośrednio się mierzyć, no powiem tak, bardzo przydatne będzie wsparcie jakiejś drugiej osoby. Czy to będzie ktoś, kto mocno się zna na tych procesach, czy to ktoś, kto przeszedł podobny proces, czy ktoś, kto umie takie rzeczy wykonywać, czy też po prostu wsparcie bliskich. No, jeżeli nie macie żadnego czynnika wspomagającego z zewnątrz, czyli kogoś, kto Wam jednak pomoże, nie powiem, że nie można, bo można jak najbardziej, ale takie bezpośrednie wniknięcie, mierzenie się z cieniem jest ryzykowne, ponieważ często pojawia się taki moment dołka i jednak dobrze, kiedy ktokolwiek nam chociaż przez chwilę poda rękę w tym temacie.
Czy efekt setnej małpy jest skuteczny tylko dla rozwiniętych, czy dla wszystkich? Efekt setnej małpy jak najbardziej działa, powiedziałbym, na wszystkich, chociaż oczywiście poziom oddziaływania będzie różny, dlatego że jeżeli ktoś, no tutaj takie może nieładne określenie użyję, ale jednak moim zdaniem adekwatne, jest w pełni zabetonowany i ma naprawdę zamknięte te struktury, zamknięty umysł, jest totalnie zamknięty tylko na to, co w tej chwili myśli i robi, no to niekoniecznie efekt setnej małpy w nim zagra. A niestety na ten moment, no, ten system nasz matrixowy na tyle działa, że bardzo dużo ludzi jest w nim zamkniętych. Nie będę twierdził, jaki procent jest, bo szczerze mówiąc sam nie jestem przekonany, ile to osób, no ale obawiam się, że zdecydowana większość ludzi, nawet tych, którzy mają kursupy, jest mocno przygnieciona przez Matrixa na ten moment i niewiele ich myśli, czynów wychodzi, powiedziałbym, poza te ramy. Tutaj pytanie, w którym proszę o uściślenie, może jakimś przykładem, bo rzeczywiście hipotetycznie, ale nie do końca rozumiem. Czy można mieć dług nulifikacyjny z powodu tego, czegoś się nie zrobiło? Czyli że co, że ktoś nam tak po prostu przerzuci, tak? Na szczęście przestrzeń jest sprawiedliwa, ale być może ja nie rozumiem tutaj pytania, natomiast no, nie dostaniemy tak gratisowo długu nulifikacyjnego, tyle że należy dług nulifikacyjny dobrze rozumieć, rozpatrywać z poziomu całej istoty, co nieraz jest dla nas trudne. Z poziomu całej istoty nie ma czegoś takiego, natomiast z punktu widzenia naszej osobowości może się wydawać, że dostajemy dług nulifikacyjny, że tak powiem, w prezencie. Na jakim poziomie najlepiej zmieniać części naszego umysłu? No, jeżeli chodzi o zmianę naszego umysłu i tą wymianę, to najskuteczniej byłoby, gdybyśmy albo wykonywali to z poziomu świadomości korsupa, co już jest takim dosyć ciężkim wymogiem, ale nie jest koniecznym, bo doskonale spełnia się narzędzie świadomości z poziomu właśnie świadomości samego umysłu. I już to bardzo dużo daje. I właściwie w większości przypadków będzie to wystarczające, żeby dokonać skutecznych zmian w umyśle. Nie ma tu ścisłej adekwatności oczywiście, ale jeżeli chodzi o umieszczane na naszych stronach i często omawiane też w audycjach poziomy świadomości, to będzie to piąty poziom świadomości. Można to też z czwartego, czyli tego poziomu filozofa, czyli w pewnym sensie samego poziomu umysłu, a nie świadomości umysłu, ale to już jest ciężka praca. Zmiana własnych programów bez wyższej świadomości tych programów jest, no, dość mozolna. Jest możliwa, ale będzie wymagała wielu prób. No poniżej czwartego poziomu świadomości niestety samodzielne przeprogramowywanie się, no powiedzmy tak, przy obecnej mentalności jest mało realne, bo oczywiście przy braku blokad i innej mentalności jak najbardziej tak, można by to już od drugiego poziomu świadomości robić, no ale w obecnych warunkach słabo to widzę. Tutaj pytanie troszeczkę śmiesznie zdefiniowane, bo już czytam, czy zbyt częsta zmiana różnych aspektów życia jest korzystna, czy nie? No, jeżeli jest zbyt częsta, bo takie zdefiniowane pytanie, no to jest zbyt częsta. Natomiast odpowiem na pytanie, czy częsta zmiana naszych aspektów życia jest korzystna? Ogólnie powiem, że tak.
Natomiast rzeczywiście należy dać sobie jednak czas na przepracowanie danego obszaru, bo takie latanie od kwiatka do kwiatka czasami jest zbyt powierzchowne i jest tylko pozorem przepracowania pewnych rzeczy, czy też zrozumienia ich, czy też nawet odblokowania. Już wspominałem o tym właśnie, może nie do końca było to rzeczywiście zrozumiałe, ale należy osiągnąć pewien balans pomiędzy tą chęcią właśnie do budowania swojej struktury, a modyfikowania swojej struktury. To podobnie jak z domem. Jeżeli zdecydujemy się stawiać wspaniały, wielki dom, super, doskonały, solidnie, no i wymyślimy sobie nie wiadomo co, może się okazać, że chcemy stawiać sobie zamek, który ma 50 pokoi, pałac, no to może nam życia na niego nie starczyć, co się okazuje trochę bez sensu, się po prostu tym nie nacieszymy. A znowuż, jeżeli chodzi o ciągłe zmienianie, no to jeżeli będziecie bez przerwy chcieli modyfikować, no to dom ledwo postawicie fundamenty i zaraz będziecie się przestawiać i też nigdy tego domu nie zbudujemy, nie pomieszkamy sobie, powiedziałbym, dobrze i wygodnie. Także tu jest balans. No, dom należałoby postawić w jakimś sensownym czasie, tak żeby móc w nim pomieszkać, móc z niego skorzystać. A jakieś zmiany na bieżąco trzeba wykonywać i tak, bo trzeba czasem ten remont wykonać, żeby tam zgnilizną nie zaczęło zalatywać. Trzeba czasem posprzątać. Ale właśnie, jeżeli bez przerwy będziemy sprzątać, no to w ogóle nie mamy okazji czy korzystać z tego domu. I podobnie jest z nami samymi. Panie Jacku, czy Pana myślenie jest logiczne i syntetyczne? Absolutnie szczerze liczę na to, że oba te aspekty jak najbardziej posiadam. W channelingach pisze o podniesieniu ludzkości planety na dniach i poważnym z tym przebiegunowaniem. Czy coś o tym wiesz? Szczerze mówiąc, nic mi nie wiadomo, ani z moich odbiorów też nie wynika, żeby miało teraz znowuż jakieś przebiegunowanie nastąpić. Jeżeli chodzi o duże zmiany, no to o tyle się rzeczywiście zgodzę, że o tyle duże zmiany, że to ten wątek, o którym mówiłem, czyli przełączanie tego sposobu myślenia, czyli właśnie dezaktualizacji nawet tych misji głębokich, co też będzie dotyczyć różnych tu wcielonych istot, nawet z różnymi ważnymi misjami na całe życie, może się okazać, uwaga, że teraz Wam się pewne rzeczy pozmieniają, nawet posypią w tym zakresie. Natomiast jako taka zmiana, żeby teraz znowuż globalnie miało być kolejne show i fajerwerki, ja po raz kolejny mówię, że ja na dniach nie widzę żadnych fajerwerków. Okej, fajnie, jeżeli się mylę, jeżeli teraz zajdzie skuteczna, nagła transformacja w ciągu paru dni, ja z chęcią taki błąd popełnię, ale chyba nie popełnię. Czy można zastąpić wyjścia do lasu jakimiś urządzeniami elektrycznymi, bo ja po wyprawie w naturę przez tydzień jestem wykończony. Dlaczego akurat w lesie jest korzystniej niż w mieście? To jest spory temat mimo wszystko. Jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to oczywiście chodziło mi przykładowo o las, tak naprawdę kontakt z naturą. I co jest ważne, to żeby mieć dostęp do tej po prostu czystszej gęstości, drugiej gęstości i możliwość, powiedziałbym, wręcz odpromieniowania się. W mieście jest więcej promieniowania, bardziej zanieczyszczone powietrze i to już powoduje, że trudniej nam czerpać tą drugą gęstość. Trzecia sprawa to po prostu zagęszczenie ludzi, które nam też niestety temat częstokroć utrudnia, zwłaszcza jeżeli jesteśmy właśnie otoczeni ludźmi, no niestety o niezbyt wysokiej energetyce. Jeżeli chodzi o możliwość wymęczenia pobytu lasem, no jeżeli mamy
rzadko okazję w tym bywać, to nie jest to naprawdę nadzwyczajne zjawisko. To tak jak ileś czasu nie trenować i nagle pójść na dłuższy trening. Też będziemy zmęczeni. To już jest pytanie czysto, powiedziałbym, psychologiczne i to w dodatku na różne spekulacje psychologiczne, mianowicie z czego wynika słomiany zapał. Naprawdę z bardzo wielu rzeczy może wynikać słomiany zapał, ale powiedziałbym, że z mojej obserwacji najczęstszą przyczyną słomianego zapału jest brak w miarę realnej oceny rzeczywistości przez człowieka. Człowiek sobie wymyśla jakieś ochy, achy na temat, co by chciał zrobić, nie właśnie nie patrząc na to w tej chwili, jakie potencjały posiada, jakich by chciał użyć, jak może to ewentualnie zrealizować, ile ma na to siły, na ile dla niego to ważne. I kieruje się częstokroć w przypadku słomianego zapału wyłącznie rozrusznikiem, że tak powiem, emocjonalnym, który jest może i o tyle dobry, żeby zacząć coś robić, bo daje takiego kopa nieraz, o tyle no, nie podtrzymamy się długo na samych emocjach. I to po prostu często bywa zwodnicze. Czy można określić w procentach, ile mamy wolnej woli, a ile programu naszego korsupa? Rzeczywiście można to w przybliżeniu określać, ale jednak tego typu, że tak powiem, wartości, które zdarzało mi się już zresztą określać, są wartościami dyskusyjnymi i żeby tak pełnie to zjawisko opisywać, to jednak należałoby, żeby to miało sens, to jednak opowiadać o tym, ile dokładnie z jakich, że tak powiem, segmentów pochodzi. Tak, to są takie dosyć puste wartości, które mogą być po prostu zwodnicze. No można tak z grubsza oczywiście powiedzieć, jeżeli się to wybada, ale jednak byłbym ostrożny z takimi statystykami. Czy korsupy wchodzą pomiędzy sobą w jakieś relacje? Jeśli tak, to na czym one polegają? Życie, że tak powiem, istot na piątej gęstości, czy tych ciał, powiedzmy, piątogęstościowych, jakimi są korsupy, no, różni się mocno od tego, czego tutaj doświadczamy na Ziemi. Jest to bardziej bycie niż częstokroć obserwacja bycia, to co mamy tutaj miejsce w trzeciej gęstości. Relacje pomiędzy istotami jak najbardziej występują, ale częściej są to relacje w postaci właśnie tego po części, o czym nawet dzisiaj mówiłem, czyli takiego głębokiego przejawiania siebie. Mówiąc inaczej, korsupy częściej wejdą w relacje wtedy, kiedy jest wspólny element przejawienia siebie. Natomiast na Ziemi w tej chwili, tak się przedstawiam w pewnej kontrze do tego, częściej w relacje wchodzimy w momencie, kiedy mamy zbliżoną chęć przejawienia czegoś. To jest różnica pomiędzy chęcią przejawienia czegoś a przejawianiem czegoś, dlatego że sama chęć nie oznacza, że jeszcze to przejawimy, chociaż jest oczywiście tym dążeniem i w związku z tym częściej właśnie na Ziemi, że tak powiem, we wcieleniu, tu w ludzkim ciele będziemy odczuwać i przejawiać chciejstwa. Na piątej gęstości będziemy dużo bardziej przejawiać już to, kim jest i czym, że tak powiem, jesteśmy. W związku z tym, jeżeli tam następuje relacja pomiędzy istotami, możemy w pewnym sensie sobie przyjąć, że jest to głęboka i szczera relacja, głębokie i szczere powiązanie na takim, no można powiedzieć, że duchowym poziomie. Hm.
Ostatnio parę razy miałem okazję na to pytanie odpowiadać na różne sposoby. Czy błąd wobec zbyt wymagającego korsupa ma jakiś sens? Czy on i tak zrobi z nami, jak osobowością, to co zechce? Jeżeli chodzi o ten błąd, temat wymagałby niemalże osobnego wykładu. Tutaj już naprawdę powiem szczerze, jest bardzo szerokie i bardzo wiele szczegółów to wchodzi, więc proszę przyjąć, że tutaj będzie zgrubna odpowiedź z mojej strony. Z tym buntem jest różnie, ale zwykle powiedziałbym, że jest uzasadniony, dlatego że najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej jest tak, że korsup wysyła właśnie osobowość po to, żeby wygenerowała jakieś wartości, których korsup nie posiada. Co to w praktyce oznacza? To oznacza, że nie należy ślepo odtwarzać programów korsupa, tylko wygenerować jednak jakieś inne treści. No, jeżeli inne treści niż to, co podsyła nam korsup, no to znaczy, że trzeba w jakimś stopniu się z nim nie zgodzić. Tyle, że oczywiście ta niezgoda może wynikać z buntu, ale można też tą niezgodę przeprowadzić poprzez porozumienie, czyli właśnie skontaktować się ze swoim korsupem i, że tak powiem, przysłowiowo powiedzieć: stary, to jest bez sensu, zobacz, to się nie zgadza i czas to i to zmienić. I to uważam za skuteczniejsze rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli nie jest nam to rozwiązanie dostępne, no to drogą buntu częstokroć będzie to niezłe. No oczywiście minus jest taki, że nie zawsze jesteśmy pewni, czy to jest na przykład program korsupa, czy skądinąd pochodzący, czy nasz własny osobowości. Tak naprawdę czasami walczymy znowuż właśnie sami ze sobą, albo zbyt mocno walcząc z korsupem, no wprowadzamy taką niezgodność, że, no, no, że pojawiają się różnego rodzaju trudności. Wtedy faktycznie różnie to może być. Także jeżeli chodzi o ten bunt, jak najbardziej, ogólnie mówię, zaznaczam, ogólnie jak najbardziej, ale też nie należy z tym przesadzać. Tutaj jest, widzę, dość spory wątek, kto się rozpisuje a propos projektu Ekowioski. Jak najbardziej coraz więcej myślimy w tym temacie i mamy w planie jak najbardziej pewne posunięcia. Rzeczywiście zgodzę się, że tutaj złamanie tej rutyny by nastąpiło i myślę, że od tego po części będzie nasze sierpniowe spotkanie, na którym mamy w planie ileś dyskusji, ileś ustaleń, może nie w sposób ścisłego harmonogramu, ale rzeczywiście uruchomić wiele potencjałów, które dotąd sobie trochę spały. O co chodzi, gdy osoba ucieka od życia i robienia jakichkolwiek planów życiowych, a dobrze czuje się w świecie fantazji? No, tutaj też jest wiele możliwych rozwiązań. Najczęstsze, z którym ja się w takim przypadku spotykam, to jest po prostu, znaczy w sumie dwa najczęstsze przypadki, które i tak są ze sobą powiązane częstokroć, a mianowicie albo jest to po prostu nieradzenie sobie z rzeczywistością Matrixa, no albo jednak jest to związane z tym, że jakiś kompletnie inny plan jakby istota ma wobec tego wcielenia i ten człowiek na przykład dopiero za jakiś czas będzie odpalony, a przez ten czas lepiej, żeby, no tak sloganem mówiąc, nie łykał niepotrzebnych programów Matrixa. Oczywiście możliwości inne tutaj też występują. Może to być tak, że jednak wynika to po prostu zbyt głębokiego nieradzenia sobie problemami, wypierania rzeczywistości, traum, uciekania
problemów psychicznych, czy też wręcz psychiatrycznych. Także tutaj no, nie mogę wydać oczywiście jednoznacznej diagnozy na tak bardzo ogólny przypadek. Jaki trzeba mieć status kosmiczny, aby rozmawiać z mitologicznymi bogami? Słuchajcie, jeżeli chodzi o komunikację w ogóle z jakimiś istotami, to ważna jest przede wszystkim nasza samoświadomość i zdolność do komunikacji z konkretnym potencjałem na jakimś danym poziomie. Mówiąc inaczej, to, co my przedstawiamy jako tych bogów, reprezentuje konkretne potencjały, wręcz powiedziałbym z przestrzeni. I reprezentują to rzeczywiście konkretne istoty, natomiast mają one o swoje fraktalne odzwierciedlenia na wielu poziomach. Mówiąc inaczej, z danym potencjałem można równie dobrze komunikować się na poziomie trzeciej, czwartej, piątej i szóstej gęstości. I w związku z tym, na dobrą sprawę, teoretycznie status kosmiczny jako taki nie jest w ogóle do tego niezbędny. Tyle, że od tego będzie po części zależało, z jak bardzo świadomie, bo ten status zależy głównie od, tak naprawdę od naszej świadomości, można by powiedzieć, jak bardzo, że tak powiem, świadomą strukturą, bytem czy czym jesteśmy, czy też jak wysokim fraktalnym odzwierciedleniem danego zjawiska, jesteśmy w stanie się komunikować. To jest pytanie, jak się pozbyć uroku. Rozumiem, że chodzi o to, że ktoś, że tak powiem, rzucił na kogoś urok, a nie pozbywać się uroku osobistego, bo tego nie polecam. To się tutaj w tym świecie bardzo przydaje i w sumie w ogóle fajna cecha. Natomiast pozbyć się uroku, jeżeli ktoś, czyli powiedzmy, że chodzi mniej więcej o klątwę jakąś czy coś takiego. Różne metody są z tym związane. Jedną z najprostszych, o której już wielokrotnie wspominałem, jest to, że najczęściej jakaś klątwa przypina się do nas na dwa możliwe sposoby. Albo jest przypięta do naszego pola, albo do jakiejś nieciągłości naszego umysłu. To są najczęstsze dwa rozwiązania. Jeżeli jest przypięta do naszego pola, to bardzo szybkie zmiany wibracji naszego pola i kierunkowości jego zwykle spowodują odpadnięcie takiego myślokształtu. Jeżeli owa klątwa jest przyłączona do nieciągłości naszego umysłu, to możemy albo próbować mechanicznie taki myślokształt odczepić, do czego no jednak jest wymagana pewna percepcja. Jeżeli ją mamy, nie jest to takie trudne. Natomiast jeżeli nie mamy, no to należy zdiagnozować, co ta klątwa powoduje. I czego my się zazwyczaj, bo tak najczęściej jest, czego się zazwyczaj w związku z tym boimy. I najczęściej przepracowanie tematu tego strachu będzie automatycznie odrzucało działanie jako takiego uroku czy też klątwy. Jacku, wytłumacz mi bardzo prosty sposób, co to jest świadomość. Okej, świadomość to tak naprawdę połączenie iluś elementów. Ja kiedyś to nazwałem, że to łączą się w to dwa zasadnicze czynniki: świadomość ja, świadomość zewnętrzna i świadomość rdzenia. Mówiąc inaczej, na całą świadomość składa, czyli w przypadku człowieka, bo mówię o przypadku człowieka, a nie hipotetycznym haśle świadomość,
Świadomość w przypadku człowieka to jest połączeniem zdolności do samoobserwacji, czy też samoweryfikacji, zdolnością do odbierania treści prosto z rdzenia, czy też wyższego ja, czy źródła, jakkolwiek to nazwiecie, oraz do świadomości zewnętrznej, czyli mówiąc inaczej, obserwacji, czyli jako takiej przytomności, czy też bycia tu i teraz. I właściwie to jest świadomość. Natomiast świadomość jako już abstrakcyjne zjawisko, to już wywód dużo dłuższy i rzeczywiście ciężej byłoby to bardzo skrótowo wypowiedzieć, mogę być błędnie zrozumiane. Mogę podać oczywiście jako taką definicję, chociażby, że świadomość jako taka jest po prostu przejawem ekspresji rdzenia, czyli mówiąc inaczej, w wyniku tego, co źródło chce przejawiać we wszechświecie, pojawia się świadomość. Ciągłe odkładanie to po prostu lenistwo, czy jest jakaś inna przyczyna? No wiecie, może być różna przyczyna. Częstokroć będzie to lenistwo bądź brak sił, ale czy też jakiś głupi schemat. Natomiast oczywiście mogą być inne opcje. Może to być czasami opcja pozytywna, czyli to, że jakaś jednak instancja, czy nasz opiekun, czy inne zdarzenia mogą nas odpychać od zrobienia czegoś, czego nie powinniśmy w danym momencie robić, bo po prostu sobie nie damy rady. Ale to raczej się zdarzy w szczególnych przypadkach. Jeżeli się zdarza to odkładanie na okrągło, no to jednak tutaj bym się skłaniał ku temu czynnikowi, powiedziałbym, psychologicznemu. W jaki sposób wcielają się istoty z szóstej gęstości? Przez świadomość? Istoty z szóstej gęstości wcielają się poprzez bardzo różne posunięcia. Najczęstszym, przynajmniej przeze mnie obserwowanym, jest posunięcie w postaci wytworzenia tymczasowego jakby korcupa i dokonania wcielenia niby normalnie poprzez takiego właśnie korcupa. Natomiast spotkałem się też z wieloma innymi rozwiązaniami, o których można by bardzo długo opowiadać. Bardzo, bardzo pośrednie rozwiązania. Faktycznie nie zawsze konieczny jest ten korsup jako taki pośrednik do wcielenia. Można wykonać to nawet wprost z przestrzeni fazowej, co już w ogóle bardzo wichruje pewne posunięcia. Czy ze zdjęcia da się odczytać, czy do człowieka są przyczepione jakieś byty z podszewki czwartej gęstości? Zwykle tak. Dobre pytanie. Czy Lord Ashtar ma na ziemi swoje awatary? Szczerze mówiąc, nie wiem. Chociaż jak miałbym obstawiać, pomijając co rozumiemy jako Lorda Ashtara, bo to bardzo dyskusyjna postać i wiele różnych bytów się podpisuje pod tą jednostkę, ale obstawiałbym, że tak. W jaki sposób Matrix rozpoznaje pochodzenie istot, na przykład z jakiej gęstości pochodzą? To już mechanizmy samego Matrixa generują tego typu rozwiązania.
Mówiąc inaczej, zwykle jest tak, że są wprogramowane do Matrixa właśnie, powiedziałbym, konkretne kody, które będą wrażliwe na jakieś sygnatury, tak jakby takie próbniki, i po prostu poprzez zwykłą reakcję, niemalże na bodziec, będą wpływać na to, na przykład, gdzie kto jak się może wcielić. I to jest jeden z takich podstawowych mechanizmów, który w danych matrixach, że tak powiem, wcieleniowych ma miejsce. Jak nawiązać kontakt ze swoim korsupem, aby mieć wpływ na to, co się robi w związku z zadaniami od korsupa? Jeżeli chodzi o kontakt z korsupem, no to takim z optymalniejszych sposobów byłoby wejście poprzez świadomość swojego umysłu. Jest to bardzo skuteczne. Jeżeli mamy ją wyrobioną, to wtedy należy wniknąć głęboko w świadomość swojego umysłu, przyspieszyć i wręcz bym powiedział, że samo podjęcie decyzji, że chcemy połączyć się, no ja powiem swoim językiem, oczywiście każdy sobie to zwizualizuje jak potrzebuje, że chcemy się połączyć z wyższym fraktalem, czy wyobrażać sobie, że tak powiem, tą świadomością wychodzimy jeszcze większy fraktal, wyższą bańkę, zwykle już powoduje połączenie jakieś z korsupem. Potem to trzeba wyregulować i jest dobrze. Jeżeli chodzi o szczegółową procedurę, no to już parokrotnie o tym opowiadałem i patrząc po tym, ile dzisiaj czasu do końca, to jednak nie będę opisywać całych ćwiczeń. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tak trochę mechanicznie to wykonywać, a mamy to dobrze wyćwiczone, to rzeczywiście całkiem niezłym może się okazać wychodzenie przez czakrę korony świadomością i jest wtedy, jeżeli poprawnie to wykonujemy, to jest spora szansa na komunikację z korsupem. To jest ciekawe pytanie, powiem szczerze. Czy istoty wcielone z czwartej gęstości, to znaczy przez umysł, przejdą weryfikację? No ja myślę, że nastąpi pewien przesiew takich tylko wcielonych przez czwartą gęstość. Faktycznie sporo z takich istot niesie, że tak powiem, przestarzałe kody i powinien pewien przesiew nastąpić i ograniczenie takich wcieleń, ale akurat nie widzę powodu, żeby całkowicie ta opcja zostać odcięta. Dobrze, tutaj powoli się pojawiają pytania, ale też powoli czas się kończy, więc ja raczej pozwolę sobie dopowiedzieć jeszcze odrobinę w zakresie dzisiejszego wątku, bo sporo było dzisiaj właśnie o powtarzalności, o fiksowaniu się. Słuchajcie, ja Wam w związku z tym wszystkim życzę właśnie zdolności do takiego zdrowego wyważania pomiędzy buntem a nie buntem, pomiędzy działaniem a brakiem działania, pomiędzy akcją a odpoczywaniem, pomiędzy chęcią rozwoju swojej świadomości a zdolnością do odpuszczania nawet chęci rozwoju i w ogóle takiej zdolności do balansowania, także do balansowania pomiędzy brakiem balansowania. I myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Życząc udanego wieczoru, licznych przemyśleń. Na ten moment zakończę dzisiejszą audycję, czyli Rok Człowieka, Dzień Świstaka. Rozmowy zaawansowane. Prowadził Jacek Czapiewski. Do usłyszenia. Dobranoc.